Dzień dobry. Brałyśmy udział w projekcie Szkoła Demokracji, w którym realizowałyśmy różnego rodzaju założenia potrzebne w naszej szkole. Jednym z nich było przeprowadzenie konferencji klimatycznej, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli najwyższych władz naszego województwa, powiatu lub gminy oraz panią doktor inżynier Dorotę Kaletę z Wydziału Politechniki Śląskiej. Podczas tej konferencji przybyło na nią ponad 200 uczniów. Udało nam się zrealizować wykład pani doktor, prezentację naszych uczniów ze szkoły, krótki filmik przygotowany przez jednego z naszych uczniów oraz prezentacje przygotowane przez przedstawicieli władz. Dotyczyły one m.in. problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, fotowoltaiki, smogu lub na przykład ogrodów deszczowych. Podczas projektu komunikowałyśmy się poprzez portal Messenger, pocztę Librus lub po prostu pocztę na Teamsach. Dodatkowo systematycznie raz w tygodniu odbywały się spotkania naszej grupy projektowej razem z naszą panią nauczycielką. Najbardziej dumne jesteśmy z tego, że udało nam się zrealizować założone na początku cele oraz że w ciągu trwania całego projektu nasza współpraca niewiarygodnie wysoko wzrosła. Pomimo tego, że czasamiśmy się nie zgadzały, miałyśmy inne pomysły, finalnie udało nam się zawsze wypracować jakiś kompromis. Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczący migrantów wpisał się jak najbardziej w moje zainteresowanie jako geografa, a także, jak się okazało, w zainteresowania uczniów, z którymi lekcje przeprowadziłem. Ciekawe scenariusze i materiały, które otrzymaliśmy, stały się dla nas punktem wyjścia wielu dyskusji. I temat migracji, mamy wrażenie, przerobiony został w tych zespołach klasowych bardzo gruntownie. Co więcej, myślę, że stał się też inspiracją do projektu, nad którym chcemy pracować dalej. A nazwa tego projektu to W poszukiwaniu innej kultury. Chcemy w najbliższym otoczeniu, czyli w Wieluniu i w okolicach, znaleźć osoby, które przybyły z innych kręgów kulturowych, mieszkają tu, pracują tu, żyją, uczą się i mało o nich wiemy. Chcemy dotrzeć do nich i nagrać materiał filmowy, kim są, skąd przybyli, co jest, z czym było im trudno, o czym chcieliby nam powiedzieć, jak postrzegają też nas. Trochę trudności mieliśmy z realizacją tego projektu głównie z powodu nauczania online, ponieważ nie da się dyskutować dobrze, będąc po obu stronach komputera. To doświadczenie było bardzo trudne. Sporo rzeczy żeśmy się dowiedzieli o sobie. Myślę, że niektórzy nawet się wzruszyli przy niektórych filmach, więc cieszę się, że taki materiał był udziałem moich uczniów. Dzień dobry. Jesteśmy 13-osobową grupą z klasy pierwszej Technik Reklamy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku-Mazowieckim. Włączyliśmy nasze siły, żeby razem działać w ramach projektu One Planet for All – Razem dla Klimatu, a także założyliśmy własną redakcję klimatyczną o nazwie EcoGang. Nasz projekt nosi tytuł Zmiany klimatu powodują zagładę pszczół. Celem naszego projektu było pokazanie lokalnej społeczności, jak ważne są pszczoły w obecnym świecie i uświadomienie zagrożenia ich życia związanego ze zmianą klimatu oraz tego, że to od nich zależy przetrwanie naszego gatunku. Ważnym elementem naszego projektu było też działanie edukacyjne, aby każdy wiedział, co może zrobić, by wspierać działania pszczelarzy w obronie pszczół. Pracowaliśmy przy tym projekcie zdalnie, wykorzystując różne komunikatory, takie jak Messenger, Google Meet oraz Microsoft Teams. Efektem naszej pracy był wywiad przeprowadzony z prezesem Stowarzyszenia Pszczelarza Ziemi Miejskiej, ekspertem w dziedzinie ochrony pszczół, panem Konradem Ładnowskim, który ukazał się w tygodniku mazowieckim Nowy Dzwon oraz na stronie internetowej Young Face TV oraz debata dotycząca metod ochrony pszczół. Dzięki projektowi dowiedzieliśmy się, jak zmiana klimatu wpływa na lokalną społeczność oraz na bezpieczeństwo żywnościowe całej planety. Rozwinęliśmy swoje umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzaniu ich wiarygodności, przeprowadzaniu wywiadów, a przede wszystkim nauczyliśmy się, jakie działania może podejmować każda osoba,
aby niwelować skutki zmian klimatu. Trudna była czasami organizacja naszej pracy i podział naszych obowiązków, głównie ze względu na możliwości pracy tylko w sposób zdalny. Mimo tych trudności udało nam się ukończyć nasz projekt i zrealizować wszystkie zawarte w nim cele.